Wojciech Gudaczewski w końcu wyszedł ze swoją pasją na światło dzienne. To jest Robin Hood, tak, jego drużyna. Kolekcjonowanie figurek żołnierzyków to życiowe hobby ostrudzianina. Plastikowe ludziki niczym prawdziwi mundurowi pamiętają burzliwe czasy. Okres bitew i wojen pozostawił po sobie ślad w postaci zniszczonych uniformów i licznych amputacji kończyn. I tu Gudaczewski przyjmuje dowodzenie. W domowym zaciszu odbudowuje szeregi, prowadząc polowy szpital. To jest plastik i ten plastik ma nawet kilkadziesiąt lat. Czyli to są ubytki farby, ubytki zbrojenia. Często, żeby taką figurkę dobrze zaprezentować, pokazać, potrzeba czasu, potrzeba tego, żeby ją jej dokleić, domalować, a czasami polakierować, żeby pokazać je innym albo po prostu postawić na półce. Wojciech Gudaczewski na co dzień służy w szeregach starostwa. Pełniąc funkcję rzecznika, spisuje się dosłownie na medal, ale to stanowisko generała siedzi w głowie kolekcjonera. Wieczorami wolno od rozkazów zamienia się w prawdziwego dowódcę swoich plastikowych oddziałów, bo to, co go w życiu najbardziej podnieca, to właśnie wojskowość. Byłem żołnierzem przez 18 lat, ale to myślę, że to nie tyle wpłynęło na tą decyzję życiową. Niemniej jednak takie kolekcje, właśnie tu w przypadku kolekcji żołnierzyków, one wyzwalają wiele innych ciekawych informacji i dążenia do wiedzy, bo to są figurki z różnych okresów historycznych, więc poznawanie historii, uzbrojenia, wojskowości, to były rzeczywiście elementy, które potem w dorosłym życiu miały znaczenie. Wojciech Gudaczewski paja się żołnierzykami od najmłodszych lat. Jako dziecko miał ich 1000, teraz kilkaset. Dlatego człowieka czas zatrzymał się w miejscu. Figurki pozyskuje poprzez aukcję, a czasami otrzymuje w prezencie. Z okazji otwarcia nietypowej ekspozycji dostał kilka sztuk. Mężczyzna postawił sobie za punkt honoru, że nie spocznie, dopóki nie ocali od zapomnienia starych polskich ludzików. Kilka lat temu tu w bibliotece było spotkanie kolekcjonerów figurek. Co prawda nie było nas dużo, bo to były 3 osoby, ale to też na pytanie, czy to nie jest dziecinna pasja, powiem, że przyjechał pan Jarosław Szczepański, wówczas rzecznik prasowy Telewizji Polskiej, a obecnie rzecznik prasowy Kancelarii Sejmu, który przywiózł ze sobą olbrzymią kolekcję figurek. No i też mieliśmy okazję niektórymi figurkami się wymienić. Wojciech Gudaczewski nie czuje się osamotniony, co motywuje go do dalszych poszukiwań plastikowych figurek. Osoby posiadające żołnierzyki i mające ochotę dopomóc kolekcjonera w jego mozolnej zbieraninie mogą to uczynić, zgłaszając się do zamkowej czytelni.